Rozdział piętnasty. Budowanie gniazdka. Po całym tygodniu deszczu ukazała się znów wesoła, błękitna kopuła nieba, a słońce poczęło silnie przygrzewać. Mary bawiła się doskonale, choć nie mogła marzyć o ujrzeniu przez cały ten czas tajemniczego ogrodu i dika. Tydzień prędko jej minął. Po kilka godzin dziennie spędzała z kolinem w jego pokoju, opowiadając mu o radżach albo o ogrodach, albo o diku i o domku na stepie. Oglądali razem piękne książki z obrazkami. Czasem Mary czytywała Kolinowi, to znów Kolin jej głośno trochę poczytał. Gdy bywał zajęty i rozbawiony, nie wyglądał wcale na kalekę, i tylko twarz jego, tak przerażająco blada, i leżenie po całych dniach na sofie, dawały mu pozór ułomnego. Z panienki to przebiegłe stworzonko, żeby nasłuchiwać, i z łóżka wstawać, i dochodzić, gdzie się tam co dzieje, rzekła raz pani Medlock, Choć. Po prawdzie to jakby błogosławieństwo dla nas wszystkich. Toć on nie miał ani razu napadu furii, ani łez, odkąd się ta przyjaźń z panienką datuje. Pielęgniarka już chciała rzucić miejsce, ale teraz chętnie zostanie, bo panienka za nią pracuje i jest przy nim na posterunku, dodała uśmiechając się. W rozmowach swych z Kolinem była Mary bardzo przezorna co do tajemniczego ogrodu. Pragnęła dowiedzieć się o nim kilku rzeczy, ale czuła, że wprost pytać go nie może. Przede wszystkim, odkąd jej zaczęło być miłe jego towarzystwo, pragnęła dowiedzieć się, czy można by mu powierzyć tajemnicę. Nie był on ani odrobinę podobny do Dika, lecz widoczne było, że myśl o ogrodzie, o którym nikt nie wiedział, podoba mu się niesłychanie, także chyba można by mu zaufać, lecz nie znała go dostatecznie, by mieć pewność. Drugą rzeczą, której się pragnęła dowiedzieć, było to jeżeli mu można zaufać, tak na pewno, czy by się dało wziąć go do ogrodu tak, żeby o tym nikt nie wiedział? Ów sławny doktor zalecił mu używanie świeżego powietrza, a Colin sam powiedział, że chętnie by zgodził się na to, o ileby to było w tajemniczym ogrodzie. A kto wie? Może gdyby miał tak dużo świeżego powietrza i znał dika i gila, i gdyby widział świeże rosnące roślinki, to by może nie myślał tak dużo o śmierci. Mary przeglądała się kilka razy w lustrze ostatnimi czasy i przekonała się, że wygląda zupełnie inaczej niż to wątłe dziecko, które przybyło z Indii. To dziecko teraz było ładniejsze. Nawet Marta dostrzegła w niej zmianę. Powietrze od wrzosowiska już panience na dobre wyszło, rzekła razu pewnego. Już panienka nie jest ani taka żółta, ani taka wątła jak przedtem. Nawet włosy panienki już nie są takie jak ulizane. One też się ożywiły i zaczynają się trochę podnosić. Tak samo jak ja, odpowiedziała Mary. Są teraz gęściejsze, a ja tłuściejsze, i pewnie mi dużo urosły. O, na to mi wyglądają, na pewno, rzekła Marta, poprawiając jej uczesanie nad czołem. Już panienka teraz wcale nie taka szpetna, i rumieńczyki ma na policzkach. Jeśli ogród i świeże powietrze dobrze jej zrobiły, to może i na zdrowie kolina będą miały wpływ dodatni. Ale cóż, jeśli on nie znosi, żeby na niego obcy ludzie patrzyli, to może nie zechce zobaczyć dika. Czemu się gniewasz, gdy na ciebie patrzą? zagadnęła go pewnego dnia. Nie cierpiałem tego nigdy, odparł, nawet gdy jeszcze byłem bardzo mały. Potem, jak mnie wywieźli nad morze, a ja zwykle leżałem w wózku, to na mnie wszyscy patrzyli, a panie zatrzymywały się i rozmawiały z pielęgniarką, a potem zawsze zaczynały się szepty, a ja dobrze wiedziałem, że mówią o tym, że nie będę żył. Potem czasami panie głaskały mnie po głowie i mówiły, biedne dziecko. Razu jednego, kiedy to jakaś pani powiedziała, wrzasnąłem z całych sił i ugryzłem ją w rękę. Wystraszyła się tak, że uciekła. Myślała pewnie, żeś się wściekł jak pies, rzekła Mary, zupełnie bez zapału. Wszystko mi jedno, co myślała, odparł marszcząc czoło. Ciekawa jestem, dlaczegoś nie skrzeczał i nie gryzł, gdy ja weszła do twego pokoju, rzekła Mary, po czym zaczęła się uśmiechać. — Myślałem, że się albo duch, albo sen — odparł. — Nie można ugryźć ani ducha, ani snu. A z krzyku nic sobie nie zrobią. — Czy nie mógłbyś znieść, gdyby... gdyby chłopiec jaki na ciebie patrzał? — pytała Mary nieśmiało. Chłopczyk leżał na swych poduszkach i milczał zamyślony. — Jest chłopiec jeden — zaczął mówić zwolna, jakby ważąc każde słowo. — Jest chłopiec jeden, którego wzrok nie byłby mi przykry. To ten chłopiec, który wie, gdzie mieszkają lisy, Dick. Jestem pewna, że on by nie był przykry, rzekła Mary. Wszak go się nie boją ani ptaki, ani inne zwierzęta, rzekł Colin, wciąż ważąc każde słowo. Może i ja dlatego samego nie będę się bał jego wzroku. On jest jakby czarodziejem zwierząt, a ja jestem chłopiec zwierzę. Począł się śmiać. Mary śmiała się także. W rzeczy samej skończyło się na serdecznym śmiechu, a pomysł chłopca zwierzątka chowającego się w swej norze ubawił ich szczerze. Mary zaś doznała miłego uczucia, że co do Dika, to może być o niego spokojna. Owego pierwszego ranka, gdy niebo się wypogodziło, Mary obudziła się bardzo wcześnie. Słońce wpadało do pokoju ukośnymi strugami przez Story, a było w tym świetle tyle jakiegoś wesela, że dziewczynka wyskoczyła z łóżka i pobiegła do okna. Odsunęła Story, otworzyła okno, a świeże, wonne powietrze falą ciepłą ją ogarnęło. Step błękitniał, a świat cały wyglądał jak zaczarowany w powietrzu, tu i ówdzie, drgały jakieś ledwo dosłyszalne, a przecież wyraźne, czarowne tony i głosy, jakby setki ptaków nastrajały gardziołka, przygotowując się do rozpoczęcia koncertu wiosennego. Mary wyciągnęła rękę za okno i trzymała ją chwilę w słońcu. Jak ciepło, jak ciepło, zawołała. Moje kiełki będą rosnąć i rosnąć i rosnąć, a cebulki i korzenie dopieroż teraz zaczną w ziemi pracować. Wychyliła się z okna jak mogła najwięcej, oddychając pełną piersią i wciągając nozdrzami woń powietrza. Aż naraz poczęła się śmiać. Przypomniało się jej bowiem to, co matka Dika mówiła o końcu jego nosa, który się porusza tak jak królikowi. Musi być chyba jeszcze bardzo wcześnie, pomyślała. Obłoczki się różowią, i nie widziałam dotąd nigdy takiego koloru nieba. Nikt nie wstał, nawet chłopców stajennych nie słychać. Nagłą myślą tknięta, zerwała się na równe nogi. Nie mogę czekać dłużej. Pójdę obejrzeć ogród. Nauczyła się już ubierać sama. Gotowa była w pięć minut. Znała małe boczne drzwi, które umiała odryglować sama. Zbiegła po schodach w pończoszkach tylko. W sieni dopiero włożyła buciki. Drzwi wielkie otworzyła z łańcucha, odryglowała, otworzyła, jednym susem przeskoczyła stopnie, i oto znalazła się na trawniku, który rzekłbyś, pozieleniał nagle. Promienie słońca ją grzały. Nad głową jej płynęły fale wonnego, ogrodowego powietrza. Z krzaków i drzew szedł ku niej śpiew i ćwierkanie ptasząt. Uderzyła w dłonie z wielkiej radości i spojrzała w niebo, które było takie niebieskie i takie zaróżowione i perłowe i białe i takie światłem wiosennym przesycone, że miała ochotę ćwierkać i śpiewać głośno i rozumiała, że drozdy, gile, skowronki śpiewać muszą i radować się. Pobiegła za roślami i ścieżkami do tajemniczego ogrodu. Wszystko już inaczej wygląda, rzekła. Trawa zieleńsza, wszędzie coś kiełkuje, coś rośnie, na gałązkach pokazują się zielone pączki liści. Pewna jestem, że Dick dzisiaj przyjdzie po południu. Długotrwały, ciepły deszcz porobił dziwne rzeczy z kwietnikami pod murem. Różne roślinki poczęły się z korzonków rozwijać, tu i ówdzie zabłyszczała królewska purpura i złoto krokusów i jacyntów. Sześć miesięcy przedtem nie byłaby Mary dostrzegła, jak świat budził się z uśpienia. Dzisiaj nic uwagi jej nie uszło. Kiedy dotarła do miejsca, gdzie znajdowały się pod bluszczem ukryte drzwi, zwrócił jej uwagę dziwny, rozgłośny, nieznany jej dotąd dźwięk. Było to wołanie a dochodziło z wysokości muru. Kiedy zaś Mary spojrzała, dostrzegła siedzącego tam ptaka o błyszczącym granatowo-czarnym upierzeniu. Ptak spoglądał na nią z powagą. Mary nigdy przedtem nie widziała kawki z tak bliska. Denerwowało ją to wołanie. W następnej jednak chwili ptak skrzydła rozwinął i łopocząc nimi poleciał przez tajemniczy ogród. Mary miała nadzieję, że ptak nie zatrzyma się tam na dobre, i otworzyła drzwi, by się przekonać. Gdy już na dobre weszła do ogrodu, zobaczyła, że kawka może jednak tu pozostanie, gdyż usiadła na karłowatej jabłoni, pod którą leżało małe, rude stworzonko z puszystym ogonem, i oboje przyglądali się pochylonej postaci i rudej czuprynie Dika, który klęczał w trawie, pracując w pocie czoła. Mary jednym susem znalazła się przy nim. Och, Diku, Diku, zawołała, jak zdołałeś tak wcześnie już tu przyjść. Jakieś mógł? Słońce dopiero co wzeszło. Powstał z uśmiechnięty, rozpromieniony, z potarganą czupryną i oczyma jak dwa płatki błękitu. Oj, oj, odparł, jeszcze przed świtem dziś wstałem. Nie byłbym w łóżku doleżał. Toć świat, jakby się dziś na nowo narodził. I wszędzie pełno pracy, brzęczenia, pisku, oddechów, woni, gniazdek, zakładania, że cię to wszystko z łóżka mocą wyciąga. Step oszalał z radości, gdy słońce się pokazało. Byłem wśród wrzosów i sam, jak oszalały, biegłem, hukając i śpiewając. I przyszedłem prosto tutaj. Nie byłbym wytrzymał. Toć ten ogród na nas czekał. Mary przycisnęła serce rączkami, oddychała prędko jakby po szybkim biegu. Och, diku, diku zawołała radośnie. Taka szczęśliwa, że głowę tracę. Małe zwierzątko z puszystym ogonkiem widząc chłopca rozmawiającego z kimś obcym, powstało ze swego miejsca pod drzewem i podeszło do niego blisko. Kawka zaś sfrunęła z gałązki i przysiadła mu na ramieniu. To ten młody lisek, objaśnił Dick, drapiąc łebek zwierzątka. Nazywa się kapitan. A to tutaj jest Sadza. I ona i kapitan, biegły za mną przez step, jakby je harty goniły. Oboje czuli to samo co ja. Zwierzątka zdawały się wcale nie lękać Mary. Gdy Dick począł chodzić, Sadza siedziała mu spokojnie na ramieniu, kapitan zaś dreptał u jej boku. Niech panienka spojrzy, rzekł Dick. Jak to tutaj podrosło? A to? Albo tu? Proszę spojrzeć teraz tutaj. Rzucił się na kolana. Mary przyklękła obok niego. Natrafili na duże gniazdo różnobarwnych krokusów. Mary główkę schyliła i poczęła kwiatki z zapałem całować. Człowieka nie można by tak całować rzekła, podnosząc główkę. Kwiaty to zupełnie co innego. Chłopiec wydawał się zdumiony, lecz uśmiechnął się. O mój Boże! Nieraz ja matkę tak całowałem, mówił, gdym ze stepu po całodziennej bieganinie wracał, a ona we drzwiach, słońcem oblana, stała taka pogodna i dobra. Biegali od jednej strony ogrodu na drugą i znajdowali dziwów tyle, że wciąż musieli sobie przypominać, że przecież tylko szeptem mówić tutaj mogą. On jej pokazywał nabrzmiewające pączki listowia na krzakach różanych, które im się zdawały zeschnięte pokazywał moc niezliczoną nowych kiełków wychylających się przez czarną glebę ciekawe swe młode noski przytykali blisko do ziemi wdychając jej wonie wiosenne kopali i pełli i śmiali się radośnie dopóki włoski mery nie były tak samo potargane jak czupryna dika a policzki jej rozkwitły jak dwa maki czerwone było radości i wesela ranka tego w tajemniczym ogrodzie a wśród uciechy zdarzyło się coś zarówno uroczego jak zdumiewającego, coś łagodnie przyfrunęło przez mur i jak strzała ukośnie zapadło w najgęściej zadrzewiony kącik jakiś cień ptaszka z czerwoną piersią, niosącego coś w dziobku. Dick stanął nieruchomo, kładąc rękę na ramieniu Mary, jakby naraz spostrzegli się, że się śmieją w kościele. Nie możemy się teraz ruszać, mówił do niej szeptem. Musimy nawet oddychać ostrożnie. Jakem go ostatni raz widział, to zaraz wiedziałem, że sobie żony szuka. To Gilbena Wederstafa, zakłada sobie gniazdko. Zostanie tutaj, jeśli go nie spłoszymy. Usiedli na trawie i siedzieli tak nieporuszeni. Musimy udawać, że mu się z bliska nie przyglądamy, mówił Dick. Skończyłaby się nasza przyjaźń z nim, gdyby spostrzegł, że go podglądamy. On się teraz zmieni nie do poznania. Zakłada sobie własne gospodarstwo, będzie płochliwy i podejrzliwy. Nie ma teraz czasu na wizyty i plotki. Musimy cichutko siedzieć i starać się wyglądać tak, jakbyśmy byli trawą, drzewami albo krzakami. Potem, gdy przywyknie do naszego widoku, to zaćwierkam trochę i będzie zaraz wiedział, że mu nic złego nie zrobimy, że mu w drogę nie wejdziemy. Mary nie była pewna, czy potrafi tak jak Dick starać się wyglądać jak trawa, drzewa lub krzewy. Lecz on powiedział tę dziwną rzecz tak, jak coś zupełnie naturalnego, najprostszego na świecie i czuła, że dla niego to musi być nic. I w rzeczy samej przyglądała mu się uważnie przez kilka minut, bo ciekawa była, czy to możliwe, by się zrobił zielony i miał gałęzie i listki. Lecz on siedział tylko, zupełnie nieruchomo, a mówiąc, zniżał głos do tonów tak miękkich i słodkich, że dziwne było, iż go dosłyszeć zdołała. Budowanie gniazdek to także część wiosny, mówił. Ręczę, że było tak samo od początku świata. Mają one swoje sposoby myślenia i działania, a ludzie nie powinni się do nich mieszać. Wiosną można łatwiej przyjaciela stracić niż w jakiejkolwiek porze roku, jeśli się jest zbyt ciekawym. Jeśli będziemy mówili o Gilu, to będę musiała na niego patrzeć. Rzekła Mary jak mogła najciszej. Musimy mówić o czym innym. Chcę ci coś powiedzieć. On by wolał, żebyśmy mówili o czym innym, rzekł Dick. Co mi panienka chce powiedzieć? Czy ty wiesz o Kolinie? pytała szeptem. Odwrócił głowę i spojrzał na nią. A co panienka wie o nim? zapytał. Widziałam go. Przez ten tydzień co dzień z nim rozmawiałam. On chce, bym do niego przychodziła. Mówi, że gdy mnie widzi, to zapomina o tym, że jest chory i umierający, odpowiedziała Mary. Skoro pierwsze zdumienie minęło, wyglądał Dick, jakby doznał uczucia wielkiej ulgi. Bardzo się z tego cieszę, wykrzyknął. Z całego serca się cieszę, teraz będzie mi lżej. Wiedziałem, że mi o nim mówić nie wolno, a nie lubię nic ukrywać. Nie chcesz ukrywać się z ogrodem? Spytała Mary. Nigdy bym o nim nie powiedział, odrzekł, ale mówię do matki, matko, mam tajemnicę, której nie mogę wydać. Nie jest to nic złego ani brzydkiego, nie jest to nic gorszego, jak żebym ukrywał gdzie jakie gniazdko jakiegoś ptaszka. Nie gniewasz się na mnie, prawda? Mary pragnęła zawsze słyszeć, co mówiła matka. Cóż matka powiedziała? Zapytała, nie lękając się usłyszeć odpowiedzi. Dick uśmiechnął się błogo. – Z góry można było przewidzieć, co powie – odparł. Pogłaskała mnie po głowie, rozśmiała się i rzekła – moje dziecko, wolno ci mieć swoje sekrety. Toć cię znam już dwanaście lat. – A skąd wiedziałeś o Kolinie? – dopytywała Mary. – Każdy, kto zna pana Cravena, wie, że ma syna, który będzie kaleką. I wiedzą też wszyscy, że pan Craven nie lubi, gdy się o nim mówi. Ludzie się martwią, zajaśnie pana, bo pani Craven była tak śliczną, młodą panią i bardzo się kochali. Pani Medlock zatrzymuje się zawsze u nas, jadąc do Tweit i mówi matce o wszystkim przy nas, bo wie, że nas matka tak wychowała, że nam można ufać. Jak się panienka o nim dowiedziała? Marta się okropnie bała ostatnimi czasy, gdy do domu przychodziła. Mówiła, że panienka słyszała go, jak krzyczał i pytała jej, co to znaczy, a ona nie wiedziała, co odpowiedzieć. Mary opowiadała mu, jak w nocy wiatr świszczał, jak ją obudził, jak usłyszała daleki płacz i jęki, które ją poprowadziły przez ciemne korytarze ze świeczką w ręku. Jak doprowadziły ją do drzwi, jak drzwi te otworzyła i znalazła się w przyćmionym pokoju z rzeźbionym łożem i baldachimem na czterech kolumienkach opartym. Gdy poczęła opisywać bledziuchną, jak z kości słoniowej rzeźbioną twarzyczkę, i dziwne, ciemno ocienione oczy, Dick. Głową tylko potrząsał. Mówią, że ma takie same oczy jak jego matka, tylko że jej były śmiejące się i wesołe, powiedział. Mówią też, że pan Craven nie może znieść jego widoku, kiedy nie śpi, a to właśnie przez te oczy, że takie podobne do matki, a takie inne w tej smutnej, wymizerowanej twarzy. Czy myślisz, że chciałby, żeby on umarł? Szeptała Mary. To to nie, ale chciałby, żeby się nigdy nie był urodził. Matka mówi, że to już jest, co może być najgorszego dla dziecka. Takie dzieci, których się nie pragnie, rzadko kiedy tyją. Pan Craven, to by mu kupił wszystko, co za pieniądze kupić można, ale wolałby zapomnieć, że on na świecie żyje. Przy tym boi się, że mu pewnego pięknego dnia wyrośnie garb. Colin sam tak się tego boi, że wcale siadać nie chce, rzekła Mary. Zawsze mówi, że gdyby czuł, że mu coś rośnie na plecach, to by zwariował i na śmierć by się zapłakał. Nie powinien on tak leżeć i rozmyślać o takich rzeczach, zauważył Dick. Najzdrowszy chłopiec mógłby się rozchorować, gdyby ciągle myślał tylko o tym. Lisek leżał w trawie przy chłopcu, spoglądając na niego i prosząc się o pogłaskanie czasem. Dick zaś pochylał się i łagodnie gładził go po grzbiecie. Potem kilka minut w ciszy rozmyślał. Podniósł głowę i rozejrzał się po ogrodzie. Gdyśmy tu przyszli pierwszy raz, wyrzekł, wydawało się wszystko szare. Niech panienka teraz spojrzy i powie, czy jest różnica. Mary spojrzała i odetchnęła głęboko. A co? – zawołała. – Ta szara ściana zaczyna się zmieniać. Tak wygląda, jakby ją przesłaniała zielona mgiełka, jakby wszystko okrywało się gazą zieloną. Ojoj! – wołał Dick. – Będzie tej zieloności coraz więcej i więcej. Aż cała szarość zniknie. Czy panienka zgadłaby, o czym teraz myślałem? Wiem, że musiałeś myśleć o czymś ładnym i dobrym, – z przekonaniem odrzekła Mary. – Sądzę, że myślałeś coś o kolinie. Myślałem, że gdyby mógł być tu razem z nami, to by nie myślał o naroślach, które mu się mogą utworzyć na plecach. Patrzałby na pączki róż, które się rozwinąć mają i byłby zaraz zdrowszy – tłumaczył Dick. Ciekawy jestem, czy by nam się kiedy udało wprawić go w dobry humor i namówić na poleżenie w wózku tutaj, pod tymi oto drzewami. Ja też już o tym myślałam, a myślałam, odkąd pierwszy raz z nim rozmawiałam, rzekła Mary. Ciekawa jestem, czy by on potrafił zachować tajemnicę i czy byśmy mogli przynieść go tutaj, tak by o tym nikt nie wiedział. Myślałam sobie, że ty byś mógł pchać jego wózek. Doktor powiedział, że on powinien przebywać na świeżym powietrzu, a on chciałby wyjść, ale z nami, a jego muszą wszyscy słuchać. On z nikim innym nie chce wychodzić, więc może nawet będą radzi, jeżeli zechce wyjść z nami. Ogrodnikom może kazać nie wchodzić do parku, więc nikt by nas nie podpatrzył. Dick rozmyślał głęboko, gładząc grzbiet liska. — Ręczę, żeby to było znakomicie dla jego zdrowia — powiedział. — My przecież wcale nie myślimy, że byłoby lepiej, żeby się nie był urodził. Jesteśmy sobie po prostu dwoje dzieci, które lubią patrzeć, jak się rozwijają roślinki w ogrodzie, a on byłby trzecim. Dwóch chłopczyków i mała dziewczynka, którzy przyglądają się wiośnie. Ręczę, że to byłoby lepsze jak wszystkie mikstury doktorskie. On od tak dawna leżał ciągle w swoim pokoju i tak się lękał o swoje plecy, że zdziwaczał trochę, mówiła Mary. Z książek dowiedział się różnych rzeczy, ale tak to on się na niczym nie zna mówi, że był zbyt chory, żeby móc przyglądać się światu naokoło siebie, a zresztą nienawidzi wychodzenia na dwór, nienawidzi ogrodu i ogrodników. Lubi jednak słuchać o naszym ogrodzie, bo on jest tajemnicą. Nie mogłam przecież za wiele mu opowiadać, ale on mówił, że chciałby go zobaczyć. Już my go tutaj dostaniemy, na pewno, rzekł Dick. Dla mnie to nic pchać jego wózek. Widziała panienka, jak Gil i jego samiczka pracowali przez ten czas, cośmy tu siedzieli. Niech panienka spojrzy, jak to sobie siedzi na gałęzi i myśli sobie, gdzie by mógł złożyć tę gałązkę, co trzyma w dziobku. Wydał cichy dźwięk, jakby łagodne zaćwierkanie. Gil zaś odwrócił główkę i spojrzał pytająco, wciąż trzymając w dziobku gałązkę. Dick przemawiał do ptaka jak Ben Weatherstaff, lecz przemawiał łagodnym Tonem doradczym. Gdziekolwiek gniazdko zbudujesz, wszędzie będzie dobrze, rzekł. Wiedziałeś ty dobrze, jak się gniazdko buduje, zanim jeszcze z jajka się wyklułeś. No śmiało, chłopcze, do roboty. Nie trać czasu. Och, jak ja lubię, gdy ty z nim rozmawiasz, mówiła Mary, śmiejąc się rozkosznie. Ben Weatherstaff daje mu ciągle nauki i wyśmiewa się z niego. On skacze i patrzy, jakby każde słowo rozumiał i wiem, że to lubi. Ben mówi, że on jest taki próżny, że wolałby, żeby go kamieniem uderzono raczej niż nie zauważono. Dick śmiał się i mówił dalej. Ty dobrze wiesz, że my oboje przeszkadzać ci nie będziemy, rzekł do Gila. My też jesteśmy jakby dwa zwierzątka albo dwie roślinki. My także gniazdko tu sobie budujemy. Bogu dzięki! Pilnuj się tylko, żebyś nas nie wydał. A choć Gil nie odpowiedział, bo miał dziobek zajęty, to przecież gdy odlatywał z gałązką w swój kącik ogrodu. Poznała Mary po jego oczach, co jak dwa czarne diamenty błyszczały, że ptaszek za żadne skarby nie zdradziłby ich tajemnicy. Rozdział 16. Nie chcę, powiedziała Mary. Diki Mary wynaleźli sobie mnóstwo pracy tego ranka. I Mary spóźniła się na obiad, potem zaś tak się śpieszyła z powrotem do swego zajęcia, że dopiero w ostatniej chwili przypomniała sobie o kolinie. Powiedz Kolinowi, że jeszcze nie mogę przyjść do niego, rzekła do Marty. Ogromnie zajęta jestem w ogrodzie. Marta wyglądała na przestraszoną. O mój Boże, panienko, odparła, jak paniczowi tak powiem, to gotów strasznie się rozgniewać. Ale Mary nie bała się go tak, jak się bali inni, a przy tym nie lubiła się poświęcać. Nie mogę siedzieć w domu, odrzekła. Dick na mnie czeka. I pobiegła. Popołudnie było nawet jeszcze milsze i więcej było pracy niż rano. Powyrywali już prawie wszystkie chwasty, a drzewa i róże obkopali i z suchych gałęzi oczyścili. Dick przyniósł swoją łopatę, Mary zaś nauczył do czego i jak się jakim posługiwać narzędziem. Także teraz już było widoczne, że choć to urocze dzikie miejsce nie będzie podobne do ogrodu porządnego, to jednakże będzie cudnym gąszczem kwitnącym, zanim wiosna minie. Będziemy mieli nad głowami całą powódź kwiatów, jabłoni i wisien, rzekł Dick pracując za wzięcie. Na murach zakwitną porozpinane drzewa brzoskwiniowe i śliwki, a trawniki wyglądać będą jak dywan z różnobarwnych kwiatów. Mały lisek i kawka były równie uszczęśliwione i zajęte jak Dick i Mary. Gil zaś i jego samiczka przelatywały nieustannie jak dwa świecące czerwone maku płateczki. Stawka co jakiś czas załopotała skrzydłami i przelatywała na drzewa parkowe. Za każdym razem, gdy wracała z wędrówki, siadała blisko dika i skrzeczała, jakby mu opowiadała swoje przygody. Dik zaś przemawiał do niej, jak zwykł był przemawiać do gila. Raz, gdy, będąc bardzo zajętym, nie zaraz jej odpowiedział, sadza usiadła mu na ramieniu i szerokim dziobem swoim schwyciła go i pociągnęła lekko za ucho. Gdy Mary zmęczona pragnęła trochę odpocząć, Dick usiadł z nią na trawie pod drzewem, wyjął fujarkę i słodko cicho zagrał kilka tonów. A w tejże chwili ukazały się na murze dwie wiewiórki, patrząc i nasłuchując. Panienka już dużo mocniejsza teraz, rzekł Dick, przyglądając jej się, gdy kopała. Już panienka na pewno bardzo się odmieniła. Mary promieniała. – Jestem z dnia na dzień tłuściejsza – mówiła radośnie. – Pani Medlock będzie musiała sprawić mi większe sukienki. Marta mówi, że mi włosy urosły i nie są już takie bezbarwne i przyklepane. Gdy się rozchodzili, słońce poczynało zachodzić, rzucając na ziemię i drzewa ukośne czerwono-złote promienie. – Cudny dzień będzie jutro – rzekł Dick. – O wschodzie słońca będę już przy robocie. Ja także – odparła Mary. Pobiegła do domu tak prędko jak tylko nóżki podołały. Pragnęła opowiedzieć Colinowi o młodym lisku i o kawce dika i o tym jakich cudów wiosna dokazuje. Była pewna, że chętnie to wszystko usłyszy. To też nie ucieszyła się wcale, gdy wszedłszy do pokoju, zastała tam Martę, która na nią czekała ze smutnym wyrazem twarzy. „No co?” spytała. „Co mówił Colin, gdy mu powiedziałaś, że nie mogę przyjść?” O mój Boże, odparła Marta. Byłabym wolała, żeby panienka była poszła. Będzie znów miał z pewnością napad. Miałam ja z nim kłopotu niemało, całe popołudnie, aby go uspokoić. Ciągle tylko na zegarek spoglądał. Mary zacisnęła usta. Ona tak samo jak Colin niezwykła była oglądać się na innych i nie widziała powodu, dlaczego by chłopak rozzłoszczony i rozkapryszony miał być przeszkodą w tym, co jej jest miłe. Nie rozumiała wrażliwości osób wiecznie chorych i zdenerwowanych, nieumiejących panować nad sobą i doprowadzających otoczenie również do zdenerwowania. Kiedy ją samą, dawniej w Indiach, bolała głowa, robiła wszystko co możliwe, by i drugim ból głowy sprowadzić. I zdawało jej się, że ma słuszność. Teraz wszakże widziała jasno, że Colin zupełnie słuszności nie miał. Colin nie siedział na swej kanapie, gdy Mary weszła do pokoju. Leżał na wznak w łóżku i nie odwrócił ku wchodzącej głowy. Był to zły znak. Dziewczynka podeszła ku niemu sztywno. Dlaczegoś nie wstał? spytała. Od rana wstałem, bo myślał, że przyjdziesz. Odrzekł, nie patrząc na nią. Kazałem się jednak po południu znów położyć do łóżka. Plecy mnie bolały. I głowa. I byłem zmęczony. Czemu nie przyszłaś? Pracowałam w ogrodzie z Dickiem, odparła. Kolin zmarszczył czoło i raczył na nią spojrzeć. Zakażę temu chłopakowi przychodzić tutaj, jeżeli z nim będziesz przestawała zamiast przyjść porozmawiać ze mną, rzekł wyniośle. Mary zapieniła się ze złości. Potrafiła ona wpaść w furię, nie robiąc hałasu. Stawała się zjadliwa, uparta i nie dbała o to, co się może stać. Jeśli Dika odeślesz stąd, to noga moja nie postanie już nigdy w tym pokoju, odparła. Będziesz musiała przyjść, jeśli ja zechcę. Odrzekł Kolin. Nie przyjdę, odpowiedziała Mary. Ja cię zmuszę, wołał Kolin. Ja cię tu każę przywlec siłą. Czyś aż tak bardzo potężny? Zasyczała wściekła. Mogą mnie tu przywlec siłą, ale mnie nikt nie zmusi do mówienia. Usiądę i zęby zacisnę i nic ci nigdy, nigdy nie powiem. Nie chcę nawet patrzeć na ciebie. Będę ciągle patrzała na podłogę. Była to para rozkosznych dziecinek, gotowych sobie skoczyć do oczu. Gdyby byli dwoma ulicznikami, byliby się wzięli za czupryny i zbili się na kwaśne jabłko. Tymczasem czynili ku temu wstępne kroki. Jesteś wstrętny samolub, krzyczał Colin. A ty co? zawołała Mary. Kto sam jest samolubem, ten zawsze tak mówi. Każdy dla niego samolub, kto nie robi tego, czego on chce. Tyś gorszy samolub ode mnie. Jesteś najsamolubniejszym chłopakiem, jakiego znałam. Kłamiesz, ofuknął Colin. Nie jestem taki samolub jak twój piękny Dick. Zatrzymujecie w ogrodzie, żebyś się w błocie z nim babrała, a wie, że tu jestem sam. Daruj, ale to on jest samo lub najgorszy. Oczy Mary ciskały płomienie. Dick jest milszy i grzeczniejszy od wszystkich innych chłopców, zawołała. To jest to jest anioł. Może, może będzie śmieszne to, co powiedziałam, a mniejsza o to. Piękny mi anioł, sapał wściekły Colin. Nie anioł, tylko zwyczajny chłopak z wrzosowiska. Lepszy on niż zwyczajny radża. Odcięła Mary. Tysiąc razy lepszy. Była mocniejsza z nich obojga i zaczęła brać nad chłopcem górę. Co prawda nigdy on w życiu nie miał utarczki z nikim równym sobie, i tak Bogiem a prawdą, było to nawet spożytkiem dla niego, choć ani on, ani Mary nie zdawali sobie z tego sprawy. Odwrócił głowę, oczy zamknął, a grube łzy popłynęły mu po policzkach. Zaczynał rozrzewniać się i żałować samego siebie. Broń Boże innych! Nie jestem taki samolub jak ty, bo zawsze jestem chory i wiem na pewno, że mi się narośl tworzy na plecach, mówił, a przy tym umrę niedługo. Wcale nie umrzesz, sprzeciwiła się Mary. Zrobił wielkie oczy z oburzenia. Nigdy przedtem nic podobnego nie słyszał. Był on równocześnie wściekły i trochę uradowany, jeśli możliwe, być jednym i drugim jednocześnie. Nie umrę? Krzyknął właśnie, że umrę. Wiesz, że umrę, wszyscy to mówią. Ja tam nie wierzę. – obojętnie – odrzekła Mary. – Mówisz tak umyślnie, żeby mnie złościć. Ty się z tego pysznisz, ale ci nie wierzę. Gdybyś był bardzo dobry, to może by to była prawda, ale za nadto śniegodziwy. Pomimo swoich chorych pleców, Colin usiadł na łóżku, rozzłoszczony jak najzdrowszy. – Idź precz z mego pokoju! – krzyknął. Chwycił za poduszkę i rzucił na Mary. Nie miał dość siły, więc poduszka upadła u nóg dziewczynki, która miała taki wyraz twarzy, jakby chciała ugryźć. Dobrze? Pójdę, rzekła spokojnie i już nigdy nie wrócę. Poszła do drzwi, po czym odwróciła się i dodała Chciałam ci opowiedzieć mnóstwo ładnych rzeczy. Dick przyniósł swego liska i swoją kawkę i chciałam ci o nich mówić, ale teraz nic nie powiem. Nic! Wyszła z pokoju, zamykając za sobą drzwi, za którymi ku swemu zdumieniu ujrzała wykwalifikowaną pielęgniarkę, jakby tam podsłuchiwała. A co gorsza, zaśmiewała się teraz. Była to silna, młoda, przystojna kobieta, która nie miała powołania do tego, czym była, nie znosiła bowiem chorych i kalek i wiecznie znajdowała wymówki, by kolina zostawić pod opieką Marty albo kogokolwiek, który ją zechciał zastąpić. Mary jej nie lubiła. Teraz zaś stała i patrzyła, jak tamta chichocze w chustkę do nosa. Z czego się śmiejesz? spytała. Z was obojga, odparła pielęgniarka. Nie można by wymyślić nic lepszego dla tego wychuchanego gagatka, jak przeciwstawić mu drugie dziecko, równie złe jak on sam. I tu znów chichotać poczęła. Żeby miał siostrę złośnicę, z którą by się mógł bić, to by zaraz był zdrów. Czy on umrze? Nie wiem i jest mi to obojętne, rzekła pielęgniarka. Cała jego choroba to histeria i humory. Co to histeria? spytała Mary. Sama panienka zobaczy, jak po tym co zaszło, wpadnie w furię. Ale w każdym razie dała mu panienka powód do napadu i bardzo z tego rada. Mary wróciła do swego pokoju z całkiem innymi uczuciami niż te, z jakimi przyszła tu z ogrodu. Była zła i rozczarowana, ale jej wcale nie było żal kolina. Zamierzała powiedzieć mu wiele rzeczy, i chciała dowiedzieć się i upewnić, czy naprawdę można by mu było powierzyć tę ich wielką tajemnicę. Zaczynała przypuszczać, że byłoby można to zrobić, lecz teraz zmieniła zupełnie zdanie. Już mu teraz nie powie, nigdy, i niech on sobie siedzi w swoim pokoju, i niech nie zazna świeżego powietrza, i niechaj sobie umrze, kiedy chce. Dobrze mu tak. Była taka zła i niewzruszona, że na chwilę zapomniała o diku i o przejrzystej szacie zielonej, którą się świat zaczął okrywać, i o łagodnym powiewie wiatru od wrzosów idącym. Marta czekała na nią, a przestrach na jej twarzy ustąpił miejsca zainteresowaniu i ciekawości. Na stole stało pudełko drewniane, pokrywka była zdjęta i ukazywała wewnątrz kilka ładnie zwiniętych paczek. Pan Craven to przysłał dla panienki objaśniła Marta. Zdaje mi się, że tam będą książki z obrazkami. Mary przypomniała sobie pytanie wuja, gdy wtedy była w jego pokoju: czy chciałabyś czego? Lalek, zabawek, książek? Rozwinęła paczkę i ciekawa była, czy jej przysłał lalkę, i myślała sobie, co z nią pocznie, gdyby tak było. Lecz nie była to lalka. Znalazła natomiast kilka cudnych książek, takich, jakie miał Colin, a dwie z nich specjalnie poświęcone były ogrodnictwu. I pełne ślicznych rycin. Poza tym pudło zawierało jeszcze kilka ładnych gier i prześliczną teczkę do listów ze złotym monogramem, złotą obsadkę i kałamarzyk. Wszystko było takie śliczne, że radość poczęła łagodzić jej gniew i zły humor. Nie myślała, żeby wuj aż tak o niej pamiętał, i małe jej zatwardziałe serduszko uczuło wdzięczność. Przecież ja umiem lepiej pisać niż drukować, mówiła. A pierwszą rzeczą, jaką tym piórem napiszę będzie list do wuja z podziękowaniem za jego dobroć. Gdyby z kolinem byli w przyjaźni, byłaby pobiegła do niego natychmiast pokazać mu swoje prezenty. Byliby sobie razem oglądali obrazki i poczytali o ogrodnictwie, może by sobie pograli w którą z gier? A on by się był rozerwał i nie myślałby o śmierci, i nie macałby pleców, by sprawdzić, czy mu garb nie rośnie. Miał taki sposób nieznośny robienia tego, że Mary znieść tego nie mogła. Nabawiało ją to uczucia przestrachu, bo on sam miał zawsze taką przerażoną minę. Mówił, że gdyby poczuł kiedy pod palcami najmniejszą krostę na plecach, to już byłby pewny, że to garb zaczyna rosnąć. Myśli te nasuwały mu szeptane rozmowy pani Medlock z pielęgniarką. Począł o tym rozmyślać, dopóki to przekonanie nie ustaliło się w jego wyobraźni. Pani Medlock powiedziała, że plecy jego ojca zaczęły krzywić się w ten sam sposób, gdy był dzieckiem. Kolin nikomu nie mówił oprócz Mery, że największa część napadów, jak to nazywali, miała źródło w owym histerycznym strachu. Mary na razie żałowała go, gdy jej to powiedział. – On zawsze zaczyna rozmyślać o tym garbie, jak jest zły albo wyczerpany – rzekła sobie Mary. – A dzisiaj był zły. Może, może on całe popołudnie dziś o tym myślał? stała cicho, zapatrzona w dywan i zamyślona. Powiedziałam, że już nigdy do niego nie pójdę, zawahała się, ściągając brwi. Lecz może. Może właśnie pójdę, spytać go, czy chce, żebym przyszła rano, a może znów we mnie rzuci poduszkę? Wszystko jedno. Myślę, że lepiej jednak pójść.